Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie ćwiczeń FireX 2023. Ćwiczenia przede wszystkim polegają na tym, aby skoordynować działania służb. Wiodącą służbą w tych ćwiczeniach jest Państwowa Straż Pożarna. Scenariusz przewidywał wybuch w pracowni chemicznej, ranne osoby, potrzebę ewakuacji szkoły, współpracy Państwowej Straży Pożarnej z pogotowiem ratunkowym. Sprawdzaliśmy procedurę ewakuacji, sprawdzaliśmy, ile to trwa, sprawdzaliśmy funkcjonowanie numeru 112, oczywiście czas reakcji, czas dojazdu służb na miejsce. Na chwilę obecną udzielana jest pomoc osobom rannym, pozorantom w tym ćwiczeniu. Widzimy już pewne drobne, na całe szczęście, nieprawidłowości, ale właśnie po to mają służyć ćwiczenia, żebyśmy w przyszłości, kiedy będzie potrzeba zareagować w prawdziwych warunkach, te działania prowadzone były jak najsprawniej, jak najskuteczniej, aby wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, tą pomoc jak najszybciej otrzymały. Serdecznie wszystkim zaangażowanym w tych ćwiczeniach dziękuję. Dziękuję Państwowej Straży Pożarnej. Bez ich udziału, bez udziału pracowników Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, ratowników medycznych, policji, pewnie trudno byłoby te ćwiczenia tak sprawnie przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Dzisiaj na ćwiczeniach Straży Pożarnej w szkole. Ćwiczenia polegały na wybuchu ładunku. Po przybyciu na miejsce Straży Pożarnej, straż została udzielanie pomocy 5 osobom poszkodowanym przez samych uczniów. Na wyposażeniu szkoły znajduje się podręczny sprzęt medyczny w postaci torby R1, która, jak widzieliśmy, dzisiaj dobrze się przydała. Z chwilą przybycia naszej służby przejęliśmy kontrolę udzielania tej pomocy medycznej. Do chwili przyjazdu medycznych służb na miejscu pojawiła się też policja, która zabezpieczyła miejsce wybuchu. Straż Miejska pomagała w zabezpieczeniu osób po stronie. Szkoła liczy w godzinach szczytu pracy około 600 osób, także bardzo dużo. Współdziałanie służb Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji na miejscu, oczywiście współdziałanie z dyrekcją szkoły, nauczycielami, udzielanie pomocy, ewakuacja osób poszkodowanych, gaśniczo zakończona sesja.